rozpocznie. Do hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej. Za twoim przewodem włączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem włączym się. Dziękuję. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Szczególnie serdecznie witam wójta gminy Dolice, pana Wojciecha Szczepańskiego. Księdza proboszcza Tadeusza Giedrysa. Prezesa spółki Ronhan, pana Zdzisława Serafina, dyrektor Banku Spółdzielczego, panią Annę Gruz, radną z naszego okręgu, panią Jolantę Janecką, panią sołtys Bogusławę Kaczmarek, Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Sądowie, nauczycieli, dzieci i młodzież oraz mieszkańców naszej miejscowości. Kochane dzieci, szanowni rodzice, drodzy nauczyciele, księże proboszcz, bardzo się cieszę, że mogę chyba po raz pierwszy tu w swojej kadencji, jak jestem wójtem, uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego w Sądowie. Tak się składa, że zawsze, no, można powiedzieć, że bliższa ciało jest stolica, czyli ta miejscowość Dolice, gdzie mamy tam i gimnazjum, i szkołę podstawową w Dolicach, i tam bardzo często po prostu jestem na otwarciu szkoły roku szkolnego. Bardzo się cieszę, że w tym roku mogę być z wami i tu przeżywać tę uroczystość. Chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy jako dwa w jednym, czyli dwie uroczystości. Pierwsza to jest rozpoczęcie roku szkolnego, a druga to jest związana też z akurat oddanie do użytku tego nowego boiska sportowego, które zostało wybudowane. Jeszcze chcemy przekazać wam, kochane dzieci, do użytku. Najpierw chciałem parę słów skierować do was i do nauczycieli. Prawidłowością budowy tego boiska. Dziękuję firmie wykonawczej Kaszub z Kiełpiny z panem Ryszardem Mikołajczykiem jako przewodniczącym za akceptację naszych zamierzeń inwestycyjnych. Chcę w tym miejscu nadmienić, że dzięki pozytywnej opinii naszej rady takie boisko jak to, które dziś oddajemy uroczyście, powstały także w tym roku przy szkołach podstawowych w Dolicach, w Zalęcinie, w Strzebielewie. A do końca tego roku powstanie jeszcze przy szkole podstawowej w Rzeplinie boisko typu Orlik. W perspektywie 2011 roku planowana jest budowa boiska takiego jak wasze przy szkole podstawowej w Doropolu. Może dzięki tym inwestycjom zostanie w naszej gminie odkryty talent sportowy na miarę naszych wspaniałych olimpijczyków. Tego sobie, wszystkim zgromadzonym, a przede wszystkim wam, drogie dzieci, życzę. Słowa podziękowania kieruję również do tych, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wybudowania tego boiska. Bez wspólnego wysiłku nie byłoby tak wspaniałego. Jeszcze za kilka zdań. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku
też przy tej szkole podstawowej w Sądowie powstanie plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Najlepiej go pokonać takim wolnym. Bramkarz wygrał.